Niech ci Bóg zapłaci, Ojcze miły. By dać nam Słowo Boże, które nam w sercach doświetlić pomoże. Nasz Ojciec Święty był zawsze uśmiechnięty. Tłum ludzi wokół siebie miał, który uważnie słuchać go chciał. Dobro w sercu swoim chował, które od siebie wszystkim darował. Święty nazwany, a za życia? Ojcem przewodnikiem, narzędziem w lękach Pana Boga. Wiele nas umacniałeś, nadziei nas uczyłeś. Miłość wszystkim ukazałeś i nagle Ciebie tu nie ma. Pełnione nadziei odszedłeś.
Śmiesznym warkoczykiem i uśmiech budzę na twarzy, kiedy piszę patykiem. A list pisze do ciebie, ojcze na Watykanie, taki list trochę śmieszny, małe dziecięce bazgranie. Mój ukochany papieżu, gdy będziesz czytał te słowa, to może się uśmiechniesz i troska ci zniknie z czoła. Może to dobry aniołek szepcze mi cicho do uszka, dasz radość Ojcu Świętemu, choć jesteś mała dziewuszka. Więc ci obrazek rysuję, to takie moje bazgroły, a na nim tatę, dom, babcię i mnie idącą do szkoły. I jeszcze ciebie rysuję, choć jesteś daleko, bo przecież bardzo przyjemnie jest piec z papieżem mleko. Już troszeczkę się uśmiechasz, więc jeszcze ci obiecuję, że będę dobry dla innych, bo dobrość zobowiązuje. Moja maleńka główka rodowska życie układa i wcale głośno nie mówi, co Bóg w sercu podpowiada. Biały pielgrzym ciemną drogą idzie pośród chmur. Słyszy, jak planeta Ziemia modli się o cud. Tęsknota dźwięczy jak srebrny dzwon. Wszystkie róże świata Twoje są. Bo nie zastąpi Ciebie nikt. Do światła otworzyłeś drzwi. Trafi duch do naszych serc. Stał się cud, zniknął lęk. Z nadzieją nam kazałeś iść. Subito Santo wreszcie Ty. Trafi duch do naszych serc. Stał się cud, zniknął lęk. Żyjcie na tym świecie nosicielami wiary i nadziei chrześcijańskiej, żyjąc z miłością na co dzień. Bądźcie wiernymi świadkami Chrystusa zmartwychwstałego. Nie cofajcie się nigdy przed przeszkodami, które piętrzą się na ścieżkach waszego życia. Liczę na was, na wasz młodzieńczy zapał i oddanie Chrystusowi. Te słowa wypowiedział Jan Paweł II. Być człowiekiem sumienia to znaczy wymagać od siebie, podnosić się z własnych upadków i ciągle na nowo się nawracać.
Jan Paweł II powiedział: jeszcze będzie pięknie mimo wszystko, tylko załóż wygodne buty, bo masz do przejścia całe życie. Chrystus nas kocha, kocha i kocha nas zawsze. Kocha nas wtedy, kiedy Go zawiedziemy, kiedy nie spełniamy Jego oczekiwań. Nigdy nie zamyka przed nami ramion swojego miłosierdzia. Nie bójcie się słabości człowieka, ani jego wielkości. Człowiek jest zawsze wielki, także w słabości. Te słowa wypowiedział kiedyś Jan Paweł II. Niech nasza droga będzie wspólna, niech nasza modlitwa będzie pokorna, niech nasza miłość będzie potężna, niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać.